jest progres. 14 miejsce w klasyfikacji rajdu, także bardzo się cieszę z tego wyniku. W tych warunkach jechać tylonapędowym autem, takim mocnym, naprawdę nie jest łatwo. Jest również czwarte miejsce w Polsce. Czy widziałeś szansę, żeby walczyć o zwycięstwo w tej klasyfikacji? Zwyciężyć może nie, ale około drugiego, trzeciego miejsca moglibyśmy być, bo gdyby nie problemy z autem, stawanie na odcinku, naprawianie auta, także mogło być trochę nawet wyżej. Planujesz jeszcze kolejne starty w tym roku? W tym roku niekoniecznie, ale na przyszły Świdnicki chce się znowu pojawić, może w jakimś młodszym aucie, bo to jednak 20-letnie auto jednak lubi zawodzić.